Witam ponownie. W poprzednim odcinku modyfikowaliśmy dom. Zmienialiśmy wewnętrzny tekst w elementach. Przy użyciu jQuery można zmienić znacznie więcej. Serio. Pokażę Wam różne sposoby wprowadzania zmian. Zacznijmy od strony o kotach. Są świetne. Urocze. Uwielbiam je. Ale. Często śnią mi się krokodyle, które pożerają mnie i moje koty, a potem opanowują świat. Za pomocą jQuery odegrajmy ten koszmar na stronie internetowej. Przejdźmy do JavaScript i zmieńmy wszystkie nagłówki na stronie. Tak jak przedtem. Napiszmy: Krokodyle atakują. No dobrze, pora na HTML we wszystkich znacznikach akapitów. Piszemy, nadciągają krokodyle. O nie. O nie, w kodzie widzę znaczniki strong, ale chciałam, żeby tekst wyświetlał się pogrubiony. Program tego nie zrobił, bo działam w trybie tekstowym, text method. Wszystko jest interpretowane jako tekst. Jeśli chcemy wprowadzić znacznik HTML, musimy pracować w trybie HTML. Już! Teraz wszędzie mamy takie O nie. Dobrze. Strona będzie wyglądać bardziej krokodylowato, jeśli zmienimy kolor tekstu na zieleń. Zrobimy to, ponownie wybierając wszystkie akapity i przywołując CSS Method Tryb CSS. Potrzebne będą dwa parametry. Pierwszy to nazwa własności CSS, color, a drugim jest wartość własności, czyli zieleń. Gotowe. Albo zróbmy to w bardziej wyrafinowany sposób. Zamiast zmieniać tylko jedną własność CSS, dodajmy całą nazwę klasy. Wypróbujmy to z nagłówkami. Weźmy h2, teraz add class i wprowadzamy nazwę klasy, którą zaraz wymyślę. Niech będzie krokodyl. Nic się nie stało, a to dlatego, że nie mam jeszcze reguły CSS dla klasy krokodyl. Mogę ją jednak z łatwością dodać. Piszę zatem Style, Crocodile i Color Green. Przy okazji, dajmy inną czcionkę Fantazy. Tak, spójrzcie, dobrze to wygląda. W porządku. Generalnie lepiej jest dodać klasę niż zmieniać własności pojedynczo. Dzięki klasie później można dodać mnóstwo własności i mieć wszystkie style w jednym miejscu. No i nie będziemy zaśmiecać JavaScript własnościami najróżniejszych rodzajów. Ale mogą się zdarzyć sytuacje, gdy nie będziecie mogli dodać nazwy klasy. Wtedy używajcie metody CSS. Dobrze, nasza strona jest prawie gotowa. Co tu jeszcze mamy? Linki. Odsyłają do stron internetowych poświęconych kotom. A my oczywiście chcemy, żeby odsyłały do stron o krokodylach. Wybierzmy więc wszystkie linki. Tym razem użyjemy polecenia ATTR, czyli atrybutu. Musimy wprowadzić dwa parametry. Pierwszy to nazwa atrybutu. Trzeba więc zmienić krew. Drugi atrybut to wartość. W tym URL-u wpiszę krokodyl i link powinien odsyłać do strony o krokodylach, bo warto jak najlepiej poznać zwierzę, które nas atakuje. Dobrze, na stronie jest coś jeszcze. Pewnie już wiecie o co mi chodzi. Na stronie widać kota, a nawet dwa. To zdjęcia. Wybierzmy je więc i jeszcze raz użyjmy ATTR, żeby zmienić źródło. I zrobimy tu ten URL plus crocodiles.png. Gotowe. To krokodyle, które nas atakują. Zapanowały nad całą stroną. Przerażające, prawda? Ale nie martwcie się. Za pomocą JQuery możecie też wprowadzać weselsze zmiany, dodawać jednorożce albo kucyki. Wypróbujecie to w następnym zadaniu.